Dwie strony. Stanisław Janecki, dwie strony reprezentują dziś i witam obu państwa serdecznie. Pani Lidia Burzyńska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Oraz dzień dobry. Pan Stefan dzień Krajewski, poseł Koalicji Polskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, czy jako Polska, mam na myśli rząd, opozycję, elity, jesteśmy w stanie znieść te wszystkie, czy namówić instytucje Unii Europejskiej do zniesienia tych wszystkich ograniczeń bez przerzucania się praworządnością, warunkowością i tymi sprawami? Czy to jest rzecz, której się w Europie nie doczekamy, bo tam sobie nie zdają sprawy z zagrożenia, chociaż po tym, jak zachowuje się Josep Borrell, odpowiedzialny za politykę zagraniczną Unii Europejskiej, jak zachowuje się Ursula von der Leyen, a szczególnie pan Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, wyglądałoby, że jest inaczej. Czy zatem możemy wewnątrz krajowej polityki dojść do takiego konsensusu, żeby zamknąć tę sprawę, rozwiązywać ją później, a teraz uruchomić środki, bo są pilnie potrzebne? Pani Lidia Burzyńska. Panie redaktorze, szanowni państwo, na zadane przez pana pytanie, czy Unia Europejska i kraje Zachodu będą wspólnie działać na rzecz Rosji, na rzecz Putina, tak aby ten konflikt został, ta wojna, którą spowodował Putin, Rosja, została zakończona, to myślę, że obecny rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, dał temu przykład, ponieważ no, musimy tutaj sięgnąć historii. W 2008 roku atak na Gruzję, cisza, prawda? Tylko świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który tam w Tbilisi mówił głośno i właściwie swoim wystąpieniem pokazywał, przewidywał, że muszą wspólnie kraje europejskie przeciwstawić się tej agresji. Przepraszam pani poseł, bo to tak do końca cisza nie była, bo zaangażował się prezydent Sarkozy, francuski prezydent, i zaangażowała się pani Merkel, ale to zaangażowanie polegało na tym, że wymyślono format, który właściwie nic Gruzji nie dał. I było to samo w 2014 roku, więc dokładnie. Zaangażowanie jest, tylko ono jest źle ukierunkowane. Tak, ale panie redaktorze, chciałam, no pan wyprzedził moje słowa, ale właśnie teraz poprzez dyplomację, poprzez głośne mówienie, poprzez uświadamianie Europy i świata, że jednak jest inaczej, kraje europejskie, Unia, może jeszcze nie w taki satysfakcjonujący sposób, mocny, zdecydowany, ale wszyscy opowiadają się jednoznacznie, że Putina agresja jest no, niehumanitarna, a działania, jakie podjął, no, stanowią, że wspólne działania jedynie mogą tej bestialskiej agresji zaprzestać. Więc tutaj polski rząd, no, dzięki Polsce, może inaczej, dzięki Polsce zaczęła się ta wspólna polityka, jeżeli chodzi o sankcje nakładane, może jeszcze niewystarczające, ale chociażby sobotnie spotkanie z szefem dyplomacji Stanów Zjednoczonych, gdzie premier Morawiecki właśnie mówił, że trzeba wszystko robić, aby żaden bank nie był wyłączony z systemu SWIFT. I teraz na drugie pytanie, panie redaktorze, czy Polska jako kraj, jako rząd, jako opozycja będziemy wspólnie działać? No ja mam nadzieję taką, że w końcu opozycja, która nazwała się totalną, widząc jak rząd, w jaki sposób pomaga Ukrainie, pomaga Ukraińcom, jaki jest no, system tej pomocy, to w końcu obudzą się. A dzisiaj jest poranek poniedziałkowy, więc mam nadzieję, że w końcu przestaną naciskać i informować bzdury, bo w Polsce praworządność jest. Między innymi to jest udowodnione i obrazowo można powiedzieć, ta praworządność, wolność, demokracja
poprzez to, że oni mogą takie głupoty wygadywać, a bardzo chętnie chcieliby, żeby uprawnienia, których nie daliśmy, nie zrzekliśmy się na rzecz Unii Europejskiej, obowiązywały w Polsce. No to jest jakiś kuriozum, ale mam nadzieję, że w końcu się obudzą. I chociaż powiem szczerze, słuchałam w niedzielnej tydzień temu informacji, między innymi europoseł nie z koalicji rządzącej powiedział, że dobrze, że wybuchła wojna, ponieważ no teraz rząd zaczął coś robić. Także opamiętajmy się, jeżeli chodzi o opozycję, bo czas jest ku temu, aby wspólnie działać, aby wspólnie bronić Ukraińców, aby im pomagać, aby cały świat, cała Unia Europejska stanęła w jednym szeregu, aby pokonać Putina. To do pana posła Stefana Krajewskiego mam pytanie szczególne, bo pamiętamy wszyscy, to jest ważna postać, najważniejsza może dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wincenty Witos. To on był premierem w 1920 roku, gdy było to największe zagrożenie ze wschodu i to on koordynował zgodę narodową. Czy widzi pan dla swojej partii podobną rolę, bo może trzeba w tej chwili działać dokładnie tak, jak działał Wincenty Witos, chociaż potem się nie spotkał z wdzięcznością w następnych latach, musiał uciekać do Czechosłowacji, ale to zostawmy. Czy jest miejsce na taką zgodę i na szybkie działanie, bo Unia Europejska nam jakieś dodatkowe środki przekaże, ale przecież długofalowo potrzebujemy ogromnych pieniędzy na zagospodarowanie tych ludzi w Polsce, umożliwienie im normalnego życia, a przecież to jest, powinien być wspólny europejski wysiłek, także z tych pieniędzy, które są mrożone. Na pewno to, co powiedział Wincenty Witos, tam gdzie zaczyna się interes państwa, powinien kończyć się interes partii. To są bardzo ważne słowa dzisiaj, one nabierają szczególnego znaczenia i sensu. No dziwię się pani poseł tutaj, bo przed chwilą mówi o tej jedności, atakując opozycję. No dzisiaj nie trzeba się wzajemnie atakować, bo możemy się licytować, kto zrobił od początku więcej, kto robi. Wszyscy się angażują. I to zaangażowanie wszystkich jest potrzebne i rządu, i samorządu, i wszystkich osób związanych z opozycją, organizacji pozarządowych. Społeczeństwo od razu odpowiedziało na tą prośbę Ukrainy, zagospodarowując kolejnych uchodźców, pomagając, wspierając. Ogromne zaangażowanie i wsparcie płynie z każdej strony kraju. I to jest dzisiaj ważne, potrzebne, jest to odpowiedzialne działanie i oby takiego było więcej. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, niejednokrotnie udowodniliśmy, że nawet w dyskusji, krytykując coś na początku, proponując swoje poprawki, ale nawet kiedy te poprawki nie zostały przyjęte, ostatecznie głosowaliśmy za interesem państwa, za polską racją stanu. To było czy przy głosowaniu za budową zapory na granicy, czy przy środkach z Krajowego Programu Odbudowy, bo te środki są dzisiaj jak nigdy potrzebne i dzisiaj powinny zejść na dalszy plan te wszystkie rozmowy, dyskusje. Oczywiście praworządność, inne kwestie, o tym sobie możemy rozmawiać, ale dzisiaj widzimy zupełnie inne zagrożenie i dzisiaj nie możemy karać Polski i Polaków za upór rządzących, za brak działania ze strony rządzących, ale to dzisiaj, mówię, są rzeczy ważniejsze. Dzisiaj jest kwestia pokoju i spokoju w Polsce. Też widzimy, że to zaangażowanie wszystkich jest dzisiaj ogromne, ale musimy podjąć działanie, jak to mądrze zaplanować, przygotować na przyszłość, bo te konflikty mogą się za chwilę pojawić. Przecież też nie każdy sobie zdaje sprawę, na ile ci uchodźcy u nas się pojawią. To cała Europa powinna wspólnie i solidarnie wziąć odpowiedzialność. To może trzeba będzie alokować uchodźców, bo sami nie damy rady, jeśli tych uchodźców pojawi się dużo więcej związanych z wojną, ale też dzisiaj to jest ważny temat, bo są mieszkańcy Ukrainy, Ukraińcy, ale też ci, którzy mieszkali na Ukrainie, niekoniecznie posiadający narodowość czy obywatelstwo ukraińskie. To też, żeby nie było źródłem dzisiaj
wielkich konfliktów. To wymaga współpracy i my taką współpracę deklarujemy oczywiście i na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, i w dyskusji parlamentarnej. Przecież przed nami dwie poważne ustawy, jedna o obronności kraju, druga o tej pomocy właśnie Ukraińcom, bo musimy im przygotować chociażby możliwości do nauki, podstawową pomoc socjalną, i to wszystko wymaga naprawdę dopracowania, wypracowania i będziemy to robić. Dzisiaj ważne jest to, żeby wspierać Ukrainę całą mocą, i to nie jest tylko wsparcie Polski, ale wsparcie całej Unii Europejskiej, NATO, bo wiemy, jakie może być, jakie mogą być kolejne kroki Putina, tego reżimu Putina całego, i to jest dla nas dzisiaj rzecz kluczowa, nad tym powinniśmy dzisiaj pracować, trochę mniej historii, trochę więcej patrzenia do przodu tego, co się dzieje dzisiaj, i wspólnie wszyscy, i rząd z samorządem, bo też gdzieś te sygnały docierają, że ta współpraca jest czasem za słaba. Tam, gdzie jest to do poprawy, trzeba poprawić bez jakiegoś, mówię to, ataku politycznego, czy też wskazywania konkretnych osób, ale tam, gdzie są te niedociągnięcia, trzeba to poprawić, wspólnie pracować, bo dzisiaj mamy jeden temat, jakim jest Polska niepodległa, Polska wolna, Polska niezagrożona w sposób bezpośredni wojną, no bo dzisiaj w sposób pośredni wszyscy jakoś jesteśmy tą wojną zagrożeni. Wiemy, jak to wszystko wygląda. Ja byłem też z tą misją humanitarną w Ukrainie. Rozmawialiśmy z Ukraińcami. Oni oczywiście bardzo wdzięczni są Polakom za to wsparcie, za pomoc. Oni to widzą. Też mówię o tym, że potrzebują broni, potrzebują kamizelek kuloodpornych, potrzebują hełmów, no bo muszą się bronić. Bez tego nie będzie to możliwe i ten sygnał powinien popłynąć jak najdalej w świat. No i tego solidarnego wsparcia dziś nie możemy mówić, że któryś z krajów członkowskich, chociażby Unii Europejskiej, będzie mówił, że on nie godzi się na takie czy inne sankcje, bo to godzi w ich jakiś interes ekonomiczny. No to wszystko musi dzisiaj iść na drugi plan. To do pani poseł Lidii Burzyńskiej. No, czeka nas ogromne zadanie adaptacji tej ogromnej rzeszy. Ona częściowo się rozpłynęła po rodzinach tych osób, które już od dawna w Polsce pracują, ale ten problem nie zniknie. Czy klasa polityczna nie powinna być bardziej odpowiedzialna? Bo już pojawiły się głosy. Oczywiście nie chcę tutaj przedstawiać jakiegoś cukierkowego obrazu, że jeśli wjedzie do kraju 1 czy 2 miliony osób z innego państwa, to wszystko będzie gładko, miło i nie będzie żadnych problemów, ale żeby nie robić, żeby była na tyle odpowiedzialna klasa polityczna, żeby nie piętrzyć dodatkowych kłopotów, żeby nie szukać dziury w całym, nie ożywiać historycznych dyskusji, tylko skupić się na tym, żeby ci ludzie mogli pracować, mogli płacić w Polsce podatki, składki, dzieci mogły się uczyć, bo to byłoby dla wszystkich z korzyścią. Czy nie widzi pani zagrożeń, że jednak pojawiają się takie głosy szukające dziury w całym, choć przecież zagrożenia oczywiście są? Panie redaktorze, pozwoli pan, że do pana posła odniosę się. Szanowny panie pośle, ja absolutnie nie krytykowałam, nie szukałam rozdźwięku w tej sytuacji pomocy dla Ukrainy. Ja odpowiadałam tylko na pytanie pana redaktora, który mówił, czy nie powinno się teraz wspólnym głosem mówić i uruchomić te fundusze europejskie, które są zamrożone, a są niezbędne dzisiaj, ponieważ Polska, Polacy w okresie kryzysu, w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej stanęliśmy na wysokości zadania i wspólnie, tak szanowny panie pośle, wszystkie samorządy współpracują, Polacy są bardzo hojni, Polacy nie tylko zbierają, ofiarowują datki, dary niezbędne dla Ukraińców, ale również zgłaszają akces przyjmowania pod swój dar ukraińskich obywateli. Więc to tyle, jeżeli chodzi o to ustosunkowanie się, że nie atakuje personalnie, tylko
apeluję, aby w końcu opozycja totalna obudziła się i uniemożliwiała odmrożenia tych funduszy. Natomiast jeżeli chodzi, czy obawiam się, że teraz wspólnie nie będziemy w jakiś sposób wypracowywać takich działań, które spowodują, że przybywający do nas Ukraińcy no będą u nas funkcjonować. No na dzień dzisiejszy już ponad milion Ukraińców przekroczyło granicę polsko-ukraińską. Tak, ja myślę, że nie będzie takich incydentów. Mam taką nadzieję, jestem człowiekiem głębokiej wiary, więc i w to wierzę, że w końcu będziemy monolitem, jeżeli chodzi o pomoc tej zagrożonej społeczności ukraińskiej. No, przecież wiemy doskonale, że rząd i tutaj sobie poradził w tym znaczeniu, żeby ogarnąć, usystematyzować taką pomoc. Dlatego też między innymi stworzenie takiego, ma być stworzony na tej stronie pomagamukrainie.gov.pl, uruchamiana jest taka centrala rządowa, platforma koordynująca wszelką pomoc humanitarną dla Ukrainy. To są również ustawy, którą dzisiaj ma Rada Ministrów przyjąć, projekt ustawy dotyczący udzielania pomocy i jutro odbywał się posiedzenie Sejmu. Ma być ta ustawa procedowana. Ta ustawa, która w dwóch takich kierunkach idzie. Pierwsza to między innymi w jaki sposób pomóc Ukraińcom w sposób systemowy, a druga, dwumiesięczne takie wsparcie finansowe dla tych wszystkich rodzin, a ich jest naprawdę bardzo wiele, za co dziękuję Polakom, za ich serce, za ich okazane wsparcie dla potrzebujących. Więc i tutaj również otwartość edukacji, bo te dzieci przychodzą, ale musimy mieć też świadomość, że jeżeli wojna będzie zakończona, część no, Ukraińców wróci do swojego kraju. Więc tutaj myślę, że nie będzie większych, chociaż indywidualne osoby będące w poszczególnych klubach no potrafią wpuszczać chociażby w przestrzeń medialną, na portalach społecznościowych różnego rodzaju fake newsy, które, nie wiem, dla podbicia swojej oglądalności, czytelności robią, ale ogólnie rzecz biorąc jesteśmy pod tym względem zjednoczeni i oby tak było dalej. To do pana posła Stefana Krajewskiego, no bo pan zna też Polskę lokalną oczywiście. Jest taki problem, że bardzo wielu tych uchodźców kieruje się do największych miast, a są sygnały z samorządów, gdzie przecież Polskie Stronnictwo Ludowe jest silne, że tam jest często dużo miejsc, które możliwości, które są niewykorzystane, no bo wszyscy skupiają się na tych dużych miastach. Jak sprawić, żeby to wszystko zostało równomiernie rozłożone? Co samorządy mogą zrobić, które oferują tę pomoc, mają te możliwości, a główny ciężar spada na Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Kraków i tak dalej? Czasem to wynika z takiej nieświadomości samych Ukraińców, bo im się wydaje, że poza miastem nie ma życia. Tak jak u nich te często małe wioski wyglądały, u nas nawet wieś zupełnie inaczej wygląda dzisiaj niż u nich. I tu są te pustostany, które można wykorzystać. To są budynki szkół, które dzisiaj nie funkcjonują, a chociażby w części mieszkają jeszcze nauczyciele, mieszkają jakieś osoby, więc to są budynki często ogrzewane i dzisiaj te środki trzeba do samorządów skierować. Ta współpraca samorządu z rządem pozwoli na to, żeby takie pomieszczenia przygotować, no bo wiemy, że przy rodzinie, w mieszkaniu, gdzie mieszka kilka osób i jeszcze dodatkowo jest dzisiaj dokwaterowanych kilka osób z Ukrainy, no to krótko trwało, 2 tygodnie, miesiąc, no to da się radę połączyć i funkcjonować. Natomiast będzie trudniej, a nie wiemy, dzisiaj nie możemy powiedzieć, jak długo potrwa same te działania wojenne, później przywracanie Ukrainy do normalności. Wiemy, część tych osób zechce z powrotem wrócić na Ukrainę, część być może zechce tutaj zostać, funkcjonować, więc dzisiaj te środki też
Myślę, że takie dokonanie rewizji, które inwestycje są bezwzględne do zrobienia, te, które planowaliśmy jeszcze pół roku temu, rok temu, a które mogą poczekać i te środki właśnie przekierować po to, żeby dostosować warunki lokalowe, to możliwość edukacji, możliwość leczenia osób, które tutaj w Polsce są. Pamiętajmy, że to będzie też obciążenie dla różnych polskich systemów, ale przecież przekracza granicę mnóstwo kobiet, które na przykład mają wykształcenie medyczne, które mogłyby szybko, wręcz bardzo, włączyć się do polskiej ochrony zdrowia, więc może lepiej szukać te szanse przecież na nauczycielki. Chociażby lekarze, którzy, panie doktor, które mogą bezpośrednio już za chwilę leczyć Ukraińców, tak? Bo z nami, z Polakami jest problem uznania dyplomów, to jest procedura dłuższa i skomplikowana, natomiast przecież tamte osoby też wymagają opieki medycznej, czy też uczenie tych ukraińskich dzieci. Tu trzeba zapewnić warunki i wykorzystać ten potencjał. Przecież tych ludzi będzie jeszcze pewnie dużo więcej. Ale tu faktycznie też więcej apelu, mniej ataku z każdej strony i rządzącej, i opozycji, bo mamy sytuację, która powinna nas wszystkich jednoczyć. Tak jak sami Ukraińcy mówią, że dużo u nich się zadziało, że sąsiedzi, którzy nie rozmawiali ze sobą od kilku czy kilkudziesięciu lat, pogodzili się. W rodzinach, gdzie konflikty trwały od dziesiątek lat, pogodzili się. Tak samo dzisiaj musimy wszyscy tutaj sprawnie działać, żeby te konkretne problemy i konflikty rozwiązywać wspólnie, bo to nigdy nie ma tak, że tylko rządzący mają monopol na wiedzę i te wszystkie pomysły powinniśmy wykorzystywać. Te pomysły, które już zostały wdrożone przez samorządowców, oni w tych małych lokalnych swoich ojczyznach też robią dobrą robotę i to powinno znajdować jeszcze większe wsparcie ze strony rządu i bezwzględnie musimy dzisiaj zrobić wszystko, żeby środki z KPO jak najszybciej do Polski popłynęły, bo my bierzemy w największym udziale największą odpowiedzialność za wsparcie Ukrainy póki co i Unia Europejska musi się cała do tego dzisiaj dołożyć. I ponosimy tego koszty. Jeszcze o jedną rzecz chciałem króciutko państwa spytać, bo mamy mało czasu. Czy mają państwo nadzieję na wycofanie się Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskiej, bo takie sygnały płyną z Niemczech, na złagodzenie trochę tego reżimu odchodzenia od węgla, bo jak mamy przecież się uniezależnić od rosyjskiego gazu i także od rosyjskiego węgla, to może nie warto, może warto przez jakiś czas przedłużyć tę obecność, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Pani Lidia Burzyńska. Oczywiście powinna Unia Europejska, instytucje europejskie dostrzec tę sytuację, która latami była budowana i latami Europa uzależniała się od rosyjskiego gazu i ropy. Więc tutaj wydaje mi się, że teraz nie możemy raptownie po wprowadzeniu sankcji, które mam nadzieję, że w końcu będą wprowadzone ograniczenia, bo tak jak Polska kończymy budowę gazociągu bałtyckiego. Przepraszam pani poseł, jeszcze króciutko pan poseł Krajewski, tak? Bo liczy pan, że uda nam się takie moratorium wynegocjować? No myślę, że wszyscy widzą to, co się dzieje. Dzisiaj uniezależnienie od rosyjskiego węgla, od rosyjskiego gazu jest konieczne. To są też inwestycje tutaj w OZE. To jest też możliwe w szybkim czasie, żebyśmy jak najwięcej takich inwestycji. Bardzo państwu dziękuję, bo czas nam uciekł. Pani Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, pan Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo państwu dziękuję.